Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem was zaprosić do kolejnego materiału z serii Zagrajmy w Dark Souls Remaster. Dobra, jak widzicie jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy i ruszamy do skrótu, aby ocalić Solera. Tak dokładnie, w końcu to zrobimy i o co chodzi z uratowaniem Solera? Dlaczego potrzebowaliśmy tego właśnie skrótu odnośnie przymierza sługi chaosu? Dobra. Potrzebujemy to, aby otworzyć drzwi. Ale najpierw spróbujemy zobaczyć sobie to za skarb. Udało się zaskoczyć, najważniejsze. Tam będą pewni przeciwnicy. Bardzo istotni przeciwnicy, którzy na pozór wydają się niebezpieczni, znaczy niebezpieczni. Wydają się słabi, wydają się mało znaczący, ale to wielki błąd. Sami zobaczycie, dlaczego tak to wygląda, tylko najpierw postarajmy się zejść jakoś sensownie. Tutaj mamy akurat gałąź, także postarajmy się zeskoczyć tak sensownie. Dobra, najważniejsze, że się udało. I ci przeciwnicy, których teraz zobaczycie, to są swego rodzaju robaki. Pasożyty, jak zwał, tak zwał, które normalnie jakoś specjalnie bezpieczne nie są, ale jeden z nich jest pasożytem, który potrafi przyczepić się do głowy. Do naszej głowy akurat nie, ale gdyby tu był Soler, wówczas jeden z nich przyczepiłby się do głowy i on, można by powiedzieć, by go omamił sztucznym światłem, takim iluzją słońca, a przecież Soler właśnie takowego słońca szuka od samego początku naszej rozgrywki. Proszę bardzo, otwieramy teraz drzwi, które normalnie byłyby zamknięte. Swoją drogą to też świetny skrót tej lokacji, który naprawdę o 70% skraca całą trasę, także naprawdę całkiem ciekawy skrót. I po tej stronie również są robaki i to tu jest ten najważniejszy. Jeden z nich zostawi swego rodzaju kapelusz, tak? Właśnie ten, znaczy, no tak to nazywam kapelusz, tak? Które będzie można założyć na głowę i on będzie po prostu świecił. To też będzie bardzo przydatne w eksploracji, kurczę, no niestety uciekł, eksploracji katakumb. Dobra, udało się zabić wszystkich i proszę bardzo, mamy tutaj skarb. Zaraz zobaczycie, co to jest. Słoneczny robak, właśnie. I zaraz sobie zobaczymy ten właśnie, tego słonecznego robaka, tylko musimy go znaleźć. On chyba powinien być gdzieś na końcu. Proszę bardzo, jest słoneczny robak. Odrażający pasożyt zamieszkujący zaginiony Izalith. Jest całkowicie nieruchomy, a mimo to żyje. Gdy nosi się go na głowie, emanuje oślepiającym światłem, dlatego nazywa się go robakiem słońca. Dobra. I właśnie ten robak przyczepiłby się do głowy Solera i on zostałby oszukany przez tego robaka, natomiast sam Soler postradałby zmysły, no i musielibyśmy go zabić. I teraz tak, mamy tutaj zagubione Izalith i teraz trzeba wrócić na miejsce, aby Soler się pokazał. Tylko nie jestem pewny, czy pokaże się teraz, czy pokaże się dopiero jak go spotkamy w dalszej części Izalith. Ale z tego co widzę, tutaj Solera nie ma. Może jednak spróbujemy jeszcze zresetować grę, bo nie jestem tego pewny. I chyba tak właśnie zrobimy. Dobra, zresetujemy. Zaraz tu wrócimy. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Jeżeli nie, no to po prostu odnajdziemy go w dalszej części wędrówki. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I czy jest Soler? Nie ma Solera. Czyli trzeba będzie po prostu odnaleźć go w tej lokacji, porozmawiać z nim i wówczas, to jest bardzo ważne, trzeba będzie tutaj wrócić. Trzeba będzie tutaj wrócić, bo jeżeli pójdziemy tą, można powiedzieć, podstawową drogą do zagubionego Izalith, wówczas nie otwierając tego skrótu oczywiście i nie zabijając tego robaka, wówczas on tu przyjdzie po prostu i wtedy zostanie zarażony tym robakiem, tym pasożytem. Dlatego jak odkryjemy Solera właśnie w następnej lokacji, którą tutaj zamierzam pokazać, to trzeba będzie tutaj wrócić i to jest bardzo ważne, jeżeli chcecie uratować Solera. I też taka ważna uwaga jest taka, że trzeba zabić wszystkie robaki, bo wiem, że był jakiś błąd polegający na tym, że nawet gdyby udało nam się zabić tylko i wyłącznie tego robaka, który zostawia ten skarb, tak, ten naszego robaka, wówczas również może być Soler zarażony, więc dla pewności trzeba zabić wszystkie robaki, jakie napotykamy, wówczas mamy tą przynajmniej no,
większą pewność, że tak się uda. Dobra, a teraz odblokujemy sobie skrót bardzo ciekawy, który będzie nas prowadził do... Kurczę, który będzie nas prowadził do Córy Chaosu, czyli w zasadzie do miejsca przymierza Sług Chaosu. Będzie to całkiem przydatny, poza tym mamy 64 tysiące. Pewnie się ktoś zdziwi, czemu akurat tyle mam, a nie 54 tysiące, ogólnie rzecz biorąc. A to dlatego, że w przerwie z nagraniami pomogłem jednemu graczowi w walce z demonem Fire Sage i dzięki temu uzyskałem dodatkowe człowieczeństwo oraz 10 tysięcy dusz w ramach nagrody. Także to tylko taka mała uwaga. Dobra, rozwalmy jeszcze tylko tych przeciwników na wszelki wypadek. Zdobędziemy skarb, który pilnują potężnym atakiem, który dosłownie zmiażdży przeciwnika. Proszę bardzo, dusza dzielnego wojownika i ruszamy dalej. I tutaj z tego co pamiętam będzie winda, ale jeszcze chciałbym się rozejrzeć, czy przypadkiem tu jakiegoś skarbu nie było, bo nie jestem pewny, ale lepiej po prostu zrobić to... zrobić to teraz, ale wydaje mi się, że nie ma, ale tak pokręcę się tutaj. I tak, swoją drogą jesteśmy nad areną walki z demonem Fire Sage, to też jest bardzo ciekawy skrót. Właśnie do tego, do tej bramy, do tych robaków, tak swoją drogą, tą drogą wrócimy jeszcze. Ale tutaj, na samym środku, nie było znak skarbu, mamy windę, proszę bardzo. I ona zawiezie nas na górę do właśnie Cór Chaosu, bardzo zresztą... No, pożądanego w przypadku Solera Przymierza. Przy okazji, tak powiedziałem, teraz sobie polewelujemy, bo w sumie dlaczego nie. Dobra, i ile możemy mieć poziomów? Możemy mieć jeden poziom. No dobra, to damy może w siłę, bo trzeba troszeczkę jednak zwiększyć nasze możliwości bojowe. Mimo, że sama broń naprawdę zadaje większe obrażenia. Nie, tutaj chciałem chyba porozmawiać. Tutaj taka mała uwaga, że ja dogrywam ten głos, w sumie zapomniałem o tym powiedzieć na samym początku, ponieważ pierwsze nagranie było troszeczkę nieidealne. Można powiedzieć, że troszeczkę za dużo było dźwięków z tła, ale teraz już powinno być dobrze. Dobra, wracamy do demonicznych ruin. Postaram się to po prostu komentować tak na bieżąco, tak jakbym to ogrywał. Dobra, wracamy sobie teraz już taką główną ścieżką, główną. Jak widzicie, mam cały czas... A, no tak, tutaj zapomniałem, że zdjąłem talizman. Mamy cały czas cuda, ponieważ w tej lokacji piromancja za bardzo nam się nie przyda z racji po prostu no, ognistych, demonicznych przeciwników, więc to nie ma totalnie sensu. Więc myślę, że tutaj cuda będą o wiele lepsze, tym bardziej, że mamy całkiem sporo punktów wiary, więc możemy to wykorzystać. Przy okazji tego typu obrażenia, jak widzieliście, takie naprawdę nieduże obrażenia, możemy sobie leczyć tym leczeniem i to po prostu zaoszczędzi nam butelki Estusa, nie? Bo w sumie takie, wiecie, marnowanie trochę bez sensu byłoby w tym przypadku, a tak możemy sobie po prostu najzwyczajniej w świecie zaoszczędzić. Proszę bardzo, mamy tutaj ognisko oraz foga i ten fog, ta mgła, będzie prowadziła nas do kolejnego bossa. Całkiem ciekawego, naprawdę fajnie zrobionego bossa. A przy okazji rozpalimy sobie jeszcze to ognisko do plus 10, tak na wszelki wypadek, gdybyśmy jednak polegli, ale no tak powiedziałem, gdybyśmy polegli, tak, lepiej mieć te 10 estusów na wszelki wypadek. I dobra, schodzimy sobie po pnączach. Ten boss jest fajnie skonstruowany, dlatego że jego kończyny możemy odcinać, co pozwoli nam na osłabienie bojowego potencjału tego przeciwnika, bo on jest złożony ze swego rodzaju takich odnóż, ciężko to w ogóle powiedzieć. Tu mamy znak przyzwania, z tego co wiem to jest Soler właśnie, ale przyzywać go nie będziemy, bo nie ma sensu. Myślę, że spokojnie tego bossa powinniśmy pokonać. Ostatecznie mamy dosyć blisko ognisko. Tak, dziwna istota na wprost, jak najbardziej. I ruszamy. Sami zobaczcie, co to jest za boss, którego zresztą mogliśmy zobaczyć, gdy walczyliśmy z nieustannym wyładowaniem. Oto on, demon Stonoga. Wijąca się masa. Ciężko nadpowiedzieć czego. Otóż to. I walka z tym bossem jest dość specyficzna, ponieważ musimy natychmiast wyruszyć w prawo, ponieważ tam ta walka z tym demonem będzie o wiele bardziej sensowna. Tylko jak widzicie, no trochę będziemy musieli pocierpieć od lawy,
ale najważniejsze, że udało się dotrzeć tu w miarę sprawnie przy okazji odłamek zielonego tytanidu ze skarbu. Zanim ten boss dojdzie, możemy spokojnie się wyleczyć tutaj leczeniem. W sumie nie wiem, czemu zmarnowałem tego Estusa, no ale już mniejsza z tym. Myślę, że 9 Estusów powinno spokojnie wystarczyć. No i dobra, trzeba uważać na niego, bo zasięg jego ataków jest dosyć mocny. Znaczy, dosyć spory. O, może w ten sposób, proszę bardzo. Sami zobaczcie. Atakuje tymi swoimi kończynami, niczym jakąś taką trampoliną. Nasza broń jest troszeczkę za wolna, żeby złapać go akurat w momencie ataku. Ale warto dodać, że tą kończynę można odciąć. Może jeszcze nie teraz, ale można. Jak widzicie, trochę ciężko tutaj idzie. Natomiast on nas teraz dosłownie nokautuje. Właśnie, on tak charakterystycznie skacze, przekręca się i atakuje jedną z naszych odnóż. To jest bardzo niebezpieczne w postaci tego bossa, ale na szczęście udało się wyleczyć i... Dobra, spróbujemy mu zadać obrażenia w końcu. I jak widzicie, zadajemy naprawdę pokaźne obrażenie, bo 363 obrażenia jednym uderzeniem, naprawdę całkiem sporo. Proszę bardzo, pięknie. Super. No ale również on potrafi nam nieźle przyłożyć. Dobra, wyleczmy się i spróbujmy odciąć mu jedną z tych kończyn, co będzie bardzo przydatne. I proszę bardzo, udało się odciąć. Swoją drogą, tą kończynę również musimy dobić, bo ona żyje własnym życiem. I proszę bardzo, osmalony pomarańczowy pierścień. Bardzo ważny przedmiot, który możemy zdobyć albo odcinając ogon, czy w tym jakąś kończynę, albo po prostu go zabijając. Więc to w sumie i tak czy siak dostaniemy ten pierścień. I proszę bardzo, demon stonoga pokonany. Bez jakiegoś większego problemu, tylko dwa estusy tutaj wykorzystane. Także zwycięstwo, jak najbardziej udało się wygrać. Nie jest specjalnie trudnym bossem, choć potrafi być irytujący. No i trzeba wiedzieć, o i 40 tysięcy dusz, również bardzo fajnie. Trzeba wiedzieć po prostu o tym miejscu walki, tak? Bo tam, tym miejscu, gdzie byśmy zaczynali, byłoby dosyć niefajnie. A teraz musimy sobie sprawdzić, znaczy musimy, sprawdzimy ten pierścień, który tutaj zdobyliśmy. Osmalony pomarańczowy pierścień, zmniejsza obrażenia od lawy. I pomarańczowy pierścień zaklęty przez wiedźmę zmniejsza obrażenia od lawy. Był to podarunek, który wiedźmy stworzyły dla swojego poparzonego przez lawę brata. Niestety ów nie był zbyt bystry i upuścił swój skarb na ziemię. Z chwilą, gdy pierścień dotknął gruntu, na świat przyszedł straszliwy, stunożny demon. Właśnie, a tym bratem, warto zaznaczyć, było nieustanne wyładowanie. Tak, to właśnie on był bratem wiedźm. Tylko teraz tak, musimy zrezygnować z tego pierścienia, w sensie z Havela, i no i musimy zmienić sobie pancerz. Myślę, że na ten, tą czarną szatę tutaj wiedźm możemy sobie spokojnie zamienić. Tu, no w sumie suknię obszytą złotem. To jest całkiem niezły pancerz, ma dosyć niskie wymagania, jeśli chodzi o wytrzymałość. No i przynajmniej będziemy tak w miarę normalnie wyglądać. No i dobra, świetnie. I teraz, jak mamy ten pierścień, to zobaczcie, jak wyglądają obrażenia od lawy. Jak widzicie, obrażenia są o wiele mniejsze. Oczywiście otrzymujemy obrażenia, ale sami zresztą porównajcie sobie obrażenia, jakie miałem przed walką ze Stonogą, a jaką teraz. Jakie teraz mamy obrażenia, tak? Tutaj nie pamiętam, czy były jakieś skarby, więc warto się rozejrzeć. Czy by jakieś przejście? Możliwe, że tak, ale nie jestem do końca pewny. Więc dla pewności warto sprawdzić to miejsce. Jak widzicie, mamy już 60 093 dusze, czyli naprawdę sporo. Myślę, że spokojnie na jeden poziom starczy. Tutaj, jak widzicie, nie ma żadnego przejścia. Nie przypominam sobie, żeby coś tutaj było, ale lepiej sprawdzić. Tu mamy również jakąś wiadomość. Czy przypadkiem tam jakoś przejście było? Nie pamiętam. I teraz wyobraźcie sobie walkę z tym bossem tam, gdzie zaczęliśmy, nie? Słaby punkt grubas. Chyba nie, tutaj nie. Nic tutaj nie ma. Także wracamy do głównej ścieżki, którą widzieliśmy już na samym początku. I z tego co wiem, po tej ścieżce będzie sobie siedział Soler. Ścieżka na wprost, no jakby nie patrzeć graczu, tak właśnie się zgadza. No i użyjemy sobie teraz właśnie tego leczenia. To jest bardzo fajna rzecz, bo tak byśmy musieli zmarnować Estusa, a w ten sposób zaoszczędziliśmy ten jeden łyk. Bardzo ważny. No i proszę bardzo, siedzi sobie Soler, ale my sobie tutaj najpierw rozpalimy ognisko. Proszę bardzo. Przy okazji je wzmocnimy, ja zawsze z masem przynajmniej do tego jednego ogniska, tak żeby mieć chociaż te 10 użyć butelki Estusa. I porozmawiajmy sobie z Solerem, który tutaj już jest naprawdę zdołowany. A, no jeszcze najpierw oczywiście level, wytrzymałość sobie damy, bo dlaczego nie. I porozmawiajmy sobie z Solerem, tak? Still cannot find it.
A otóż to, nie może znaleźć tego słońca, jest ciągle zdołowany. Zobaczymy, czy jeszcze coś nam tutaj powie. No nie, będzie się powtarzał. I teraz mamy normalną ścieżkę. Ale my wrócimy sobie do Córy Chaosu. Żebyśmy z powrotem wrócili do miejsca, gdzie jest ta brama i gdzie są te robaki. Tak na wszelki wypadek wybiję te robaki jeszcze raz, żeby mieć już naprawdę stuprocentową pewność, że żaden z tych robaków nie przyczepi się Solarowi do głowy. Na szczęście droga nie jest jakoś specjalnie długa, więc myślę, że nie ma sensu robić cięcia, bo sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Tutaj ta winda automatycznie wznosi się ku górze, proszę bardzo, więc nie ma sensu szukać dźwigni tutaj obok. I wyruszymy sobie do tej bramy. Tam oczywiście te robaki się zrespią, ale tak powiedziałem, lepiej wybić się jeszcze raz, bo tak powiedziałem, nigdy nie udało mi się ukończyć tego. Za pierwszym razem, gdy grałem, to oczywiście tego nie zrobiłem z racji tego, że po prostu nie wiedziałem, tak, bo niby skąd mogłem wiedzieć, że w ten sposób ratuje się Solera. Za drugim razem prawdopodobnie pominąłem jednego robaka, i który akurat się przyczepił do głowy właśnie wspomnianego Solera. No niestety tak to wyglądało, dlatego teraz na wszelki wypadek sobie zejdziemy, wybijemy wszystkie robaki, wszystkie, które są. Być może uda nam się również powalić jaszczurkę i dzięki temu powinniśmy wykonać to zadanie. Dlatego teraz zapolujemy sobie na te przeklęte pasożyty, które niszczą marzenia, można powiedzieć, naszego tutaj ulubionego rycerza z Astory. Swoją drogą, jestem tylko takie małe zagadnienie, w sumie dlaczego nie umieścili tutaj Solera w Dark Souls 3, skoro to była taka część bardziej sentymentalna, bo cebulowy rycerz się jak najbardziej pojawił, chociażby Andre również się pojawił, tak, a Solera nie. I tak się zastanawiam w sumie dlaczego, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa postać i w sumie mógłby wystąpić. Dobra, postarajmy się najpierw rozwalić tą jaszczurkę, tam w oddali już widzę robaka, więc nim się zajmiemy za chwilę, proszę bardzo. Jedno uderzenie, migoczący tytanit i odłamki zielonego tytanitu, no i wybiliśmy ostatniego robaka. I teraz tak, wchodzimy do zagubionego Aizalith od tej strony i teraz jak będziemy wracać, Soler powinien żyć. Sprawdźmy zatem. Tak jest, Soler jest, już go widać, siedzącego tutaj w ciemności. Żaden robak nie przyczepi mu się do głowy, to jest najważniejsze, najważniejsza wiadomość. Soler żyje i ma się dobrze, przynajmniej fizycznie, bo psychicznie jest dosyć mocno zdołowany. No i zasmucony, i zrezygnowany. Ale my damy mu powód do radości. Zobaczycie sami. Porozmawiajmy sobie z nim. I done this all for nothing. Oh, my dear son. My son. No właśnie, moje ukochane słońce, gdzie ono jest? Czy to wszystko było kłamstwo? Ale my podarujemy mu słońce. W jaki sposób? Dzięki temu, że udało się uratować Solera, my będziemy mogli przyzwać go do walki z Gwynem. I dzięki temu w zasadzie to słońce sobie odkryje. Choć my w zasadzie będziemy tutaj mrocznym lordem. No, takie tutaj, taki paradoks. Dobra, a teraz ruszymy sobie tym skrótem. W następnym odcinku pokażę wam taką główną, normalną ścieżkę, a teraz pokażę wam ten skrót. I zobaczycie sobie sami, jak to przejście naprawdę mocno skraca to przejście. Na razie w tej chwili nie będzie mi potrzebny ten pierścień od lawy, więc zamienimy sobie z powrotem na pierścień Havela i zobaczymy, czy będziemy mogli w stanie udźwignąć cały set tutaj srebrnego rycerza, bo nie ukrywam, że chciałbym go całego założyć, bo jest po prostu dobrym. Jak widzicie, możemy normalnie rolować, ale to nasze stare ustawienie. Zobaczymy, czy możemy założyć rękawice, nie? To jest takie podstawowe, które teraz bym chciał zobaczyć i niby możemy, ale za chwilę już nie możemy. Sami zobaczycie, bo już widać porucha. Proszę bardzo. No jest słaba, naprawdę słaba rzecz. Naprawdę nie wiem, czemu w remasterze nie dodali tutaj procentowego obciążenia naszej postaci, bo to naprawdę ułatwiłoby tutaj
no, operowanie tutaj udźwigiem, a tak musimy to robić wszystko na czuja. Tak jak już potem te procentowy udźwig dodali w drugiej części i w trzeciej, natomiast w remasterze powinni to dodać. Dlaczego tego nie dodali, nie mam totalnie pojęcia. Ale dobra, teraz będziemy już mogli normalnie rolować. I mamy przed sobą kolejnego demona tytanidów. To jest dość wymagający przeciwnik w tym miejscu, głównie dlatego, że przez otoczenie, jak widzicie, jest to most bez jakichś zbędnych barierek i no właśnie, możemy spaść, możemy po prostu spaść, co jest dosyć niebezpieczne, bo spadniemy w zasadzie w lawę i to skończy naszą przygodę przy końcu. No oczywiście do następnego tutaj odrodzenia. Ała, bolesne, bolesne. Jak widzicie, jego obrażenia są naprawdę konkretne, więc lepiej naprawdę go tutaj nie lekceważyć. Tym bardziej, że jego ataki są dosyć wredne. Widzicie, nawet końcówką ogona mnie dotknął i to mi zadało obrażenia dosyć mocne. On lubi skakać i to dosyć jest wredne. Plus jego potężne obrażenia tą bronią. Ciężko nawet powiedzieć, co to dokładnie jest. Oho. Ała. I widzicie, nawet jeszcze ogon mnie trochę trafił. To dosyć wredne było. Ten przeciwnik jest dla mnie o wiele trudniejszy niż ten demon Stonoga. Ale tak powiedziałem, to głównie przez umiejscowienie. Ale powinniśmy go pokonać jakoś bez super wielkiego problemu. Proszę bardzo. I jeszcze jeden cios. Tak jest. Proszę bardzo. Udało się nam pokonać. Bardzo fajnie. 5000 dusz plus tytanietowy łapacz i demoniczny tytaniet. Bardzo fajnie. Ta broń jest stosunkowo rzadko do dropienia. Dlatego sobie zobaczymy tą broń. Jak ona wygląda i jaki ma opis. Tylko musimy znaleźć tą broń. Powinna być chyba gdzieś wśród włóczni i halabard. Proszę bardzo. Oręż tytanitowego demona, potężnej, pozbawionej twarzy bestii zrodzonej ze sztaby tytanitu. Tli się w nim magia, najprawdopodobniej pochodząca z zaklętej w sztabie mocy. Jest to broń wręcz stworzona do ataków z doskoku, pozwalających na błyskawiczne rozpłatanie przeciwnika. I tak jest w rzeczywistości, bo sami widzicie, że on w zasadzie próbował nas tym łapać, tym łapaczem. O, a ten atak, który widzicie, to jest ciężki atak. Nie jest to atak ładowany, ani atak z doskoku, tak po prostu wygląda ciężki atak tej broni. Ale my oczywiście tego używać nie będziemy, wracamy sobie do broni Artoriasa, tylko nie wiem czemu poleciałem. A, i jeszcze tak, katalizator demona, zapomniałem o tym. Demoniczny katalizator wykonany z roztopionej skały izalickiej. Można go wykorzystać w charakterze broni ognistej. Fire Sage, pierwszy z demonów, był ostatnim władcą ognia. Tytuł utracił w chwili, gdy wieżma z Izalit oddała się chaosowi, tworząc piromancję. Tak to wygląda w przypadku katalizatora, natomiast teraz wracamy sobie już do naszej broni docelowej, czyli Wielki Miecz Artoriasa plus 5. I teraz zobaczycie, jak wygląda trasa ta poboczna. Jak widzicie, mamy pod sobą jezioro lawy, tam naprawdę trzeba było przejść, w zasadzie to jest dolna trasa, którą byśmy szli tam, gdzie siedział sobie Soler. Dlatego bardzo potrzebny byłby ten pierścień. Tam oczywiście jest sporo skarbów i w następnym materiale sobie pójdziemy tą normalną ścieżką i zobaczycie, jak można tam przejść i co tam w zasadzie jest. A tutaj dość trochę niechcący zaprezentowałem możliwości bojowe tej oto bestii. Także widzicie, że nie ma co specjalnie lekceważyć tej bestii, bo możecie się przeliczyć. Niemniej, mimo wszystko i tak uważam, że jest łatwy, ale nie ma co go lekceważyć, jak w przypadku praktycznie każdego wroga w serii Souls. No może poza Pinwheelem, no ale Pinwheela pokażę wam oczywiście w katakumbach i sami ocenicie możliwości bojowe tego przeciwnika, bo nawet ciężko nazwać go bossem. Choć jak w przypadku wszystkich bossów, jeżeli damy mu zbyt dużo czasu, no to zemści się na nas dosyć srogo. No ale to dopiero przyszłość. Myślę, że katakumby będą ogrywane w następnej kolejności. Jeszcze zobaczymy. Nie wiem, jak zdecyduję, czy może ruszymy najpierw do książęcych archiwów. No kto wie, może być różnie. Dajcie znać, co chcielibyście pierwsze zobaczyć. Czy może książęce archiwa, czy może jednak katakumby. Choć nie ukrywam, że katakumby są dosyć ciekawe pod kątem eksploracji, ale kiedy mamy światło, tak? Natomiast książęca archiwa pozwolą nam szybciej uruchomić DLC. Także, a no jeszcze w katakumbach możemy zdobyć rytuał rozpalenia, dzięki któremu będziemy mogli rozpalać ogniska do trzeciego poziomu, dzięki czemu będziemy mogli mieć 20 użyć butelek Estusa, znaczy butelki Estusa. Także no mamy tutaj naprawdę, o proszę bardzo, kogo my tu mamy? Mamy kolejnego przeciwnika, tego no stosunkowo rzadkiego, ale już trzeci raz spotykamy go na serii, to jest bodajże
Vagrant? Vagrant? Jakoś tak się nazywa, ciągle zapominam. W każdym razie jest to stosunkowo rzadki przeciwnik. A jak już wspomniałem, spotkaliśmy go już po raz trzeci. Ten akurat dał nam bliźniacze człowieczeństwo. Ogólnie rzecz biorąc, on daje człowieczeństwo, tak? Co jest naprawdę świetne. Tylko właśnie warunek jest taki, żeby on się pojawił po trzy... Jakiś gracze czy gracz musi stracić naprawdę mnóstwo dusz i człowieczeństwa. I to nie mam na myśli w 1020 tysięcy czy 50, tylko z tego co wiem, to się już liczę raczej w setkach tysięcy. Ale mogę się mylić, jeżeli się mylę, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Niemniej, żeby on się pojawił, muszą być naprawdę konkretne straty. Spotkaliśmy go pierwszy raz w głębinach, potem pojawił się w Azylu Nieumarłych, kiedy tam wróciliśmy, a teraz pojawił się tutaj, w zagubionym Aizalith. No powiem wam szczerze, naprawdę, naprawdę ciekawa rzecz. Jak ogrywałem Dark Souls wcześniej, tak wiadomo, tak sam dla siebie, no to ja go w zasadzie chyba tylko raz spotkałem, albo i wcale, już nawet nie pamiętam. Wiem, że to... Wyczytałem przez przypadek o tym przeciwniku na tutaj Soulsowej Wiki, czy taki w ogóle jest. Było dla mnie to wielkie zaskoczenie, że go nie spotkałem, ale kiedy doczytałem sobie, dlaczego on się tak pojawia, no to już wiedziałem dlaczego, tak? Ale to tylko oznacza, że wciąż ta gra jest po prostu grana, znaczy ta produkcja jest ogrywana. Przy okazji, mamy przed sobą dosyć niespodziewanego przeciwnika. Na szczęście w tym ustawieniu, gdzie widzicie, on nam w zasadzie nic nie mógł zrobić, ale nie ma co go lekceważyć, bo on jest dosyć wredny. Z tego co wiem, chyba potrafi nas połknąć i to jest dosyć nieprzyjemne. Tutaj będziemy walczyć również z wiedźmą oraz prawdopodobnie z najeźdźcą, bo jesteśmy człowiekiem. Oho, już nawet widziałem przez chwilę tamtą wiedźmę, ale na razie olejemy sobie, pójdziemy sobie na dół, albo może nie, może powalczymy sobie z tą wiedźmą, która wygląda jak Quelana. Proszę bardzo, oczywiście to jest piromantka, więc nie ma co jej lekceważyć. Tym bardziej, że jak widzicie, potrafi naprawdę używać zaawansowanej piromancji. Ale sama w sobie jakoś strasznie wymagająca nie jest. To jak widzicie, dwa uderzenia i było po krzyku. A my tutaj walczymy sobie z Kirkiem po raz kolejny. To jest naprawdę bardzo uparty rycerz. Na szczęście jego moc specjalnie nie wzrosła od ostatniego spotkania. Proszę bardzo, katalizator Aizalith zdobyliśmy od wiedźmy. Od Kirka zdobyliśmy tutaj kolczasty prosty miecz i... I człowieczeństwo. Także sprawdźmy sobie ten miecz. Musimy go tylko znaleźć, bo nie pamiętam, czy to był wielki miecz, czy to był prosty miecz, ale chyba prosty. Ale wiecie, to sprawdzę wszystko na wszelki wypadek. Nie ma co specjalnie kombinować. No tutaj chyba... katalizator Aizalith. Katalizator wiedźmy z Aizalith stworzony lata temu, w czasach, gdy jej córki były nadal ognistymi wiedźmami. Lecz jeszcze obce im były płomienie chaosu. Nim na świecie zaistniała piromancja, różdżki te były podstawowymi narzędziami czarodziejów. Dziś jednak nikt już nie wie, jak z nich korzystać. No i dobra, teraz sobie sprawdzimy właśnie ten miecz. On powinien być... Jest, proszę bardzo, kolczasty, prosty miecz. Oto ulubiony oręż słynnego mrocznego upiora Kirka, który tak upodobał sobie miecze z kolcami, że zaczęto nazywać go ciernistym rycerzem. Ta przerażająca broń nadaje się tylko do pchnięć, ale zadaje bardzo głębokie rany. Dobra, więc skoro udało nam się zdobyć naprawdę po każdą liczbę dusz, swoją drogą, tutaj mamy kolejnego lorda, jest nim łoże chaosu. Wierzcie mi, ten boss jest strasznie zły, to jest kwintesencja zła i powiem wam, że ta walka będzie naprawdę okrutna. Bo to nie jest taka klasyczna walka, jak w przypadku chociażby demona Stonogi, ale zupełnie inna. Zresztą zaraz zobaczycie, ale trochę szkoda mi tych dusz, powiem wam szczerze. Dobra, co tam mamy w skrzyni? Piromancja Ognisty Bicz Chaosu, bardzo fajnie, zaraz sobie sprawdzimy tu piromancję i już sprawdzamy. Jest sztuka płomienia chaosu, który pochłonął wiedźmę z Aizalith i jej córki. Smaga wrogów ognistym biczem chaosu. Ognistym biczem włada najstarsza z cór chaosu. I teraz tak. Wydaje mi się, że możemy sobie powalczyć z tym bossem, ale tak powiedziałem, strata, znaczy możliwość stracenia duszy jest zbyt wielka, dlatego myślę, że tutaj założymy sobie pierścień ofiary, mamy ich kilka, to warto tylko przypomnieć, że dzięki temu pierścieniowi podczas zgonu nie tracimy wszystkich, nie tracimy ani dusz, ani człowieczeństwa, więc myślę, że możemy sobie zaryzykować. Tutaj założymy sobie oczywiście set tutaj, no w sumie wiedźmy, tak, chaosu. I spróbujemy powalczyć, bo tutaj w zasadzie nie będzie nam potrzebny jakiś specjalny pancerz, tylko bardziej mobilność. Bo ten boss składa się w zasadzie z trzech części. Ale zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Może się uda, może się nie uda. Tak czy siak, myślę, że spróbować nie zaszkodzi. A nóż widelec, może się uda.
Tylko tak powiedziałam, ten boss jest strasznie zły, to jest naprawdę kwintesencja zła. I ten boss jest ogólnie znienawidzony przez społeczność Soulsów, bo mimo że pomysł był teoretycznie dobry, to jednak wykonanie totalnie nietrafione. Oto łoże chaosu. Tu, gdzie rodzą się demony. Jak pokonać tego bossa? Jak pewnie zauważyliście, na początku były takie dwie czerwone bańki. Trzeba do tych baniek się dostać i pokonać, czy uderzyć w zasadzie w swego rodzaju ognisty taki rdzeń. W teorii brzmi prosto. Musimy powalić jeden rdzeń, potem wyruszyć do następnego rdzenia, który jest po lewej, w zależności od którego wybierzecie, a następnie udać się do środka. Ale ten boss jest na tyle skonstruowany, że jego największym takim zagrożeniem jest to, że on chce nas nie tyle zabić uderzeniem, co chce nas zepchnąć. Ktoś zapyta, gdzie nas chce zepchnąć, a to zaraz zobaczycie, bo po prostu podłoga pod nami zacznie się zarywać i po prostu będą przejścia, tak? Znaczy upadki. Proszę bardzo. Mamy już dziury. Naprawdę niebezpieczne i zaraz ginę. No i sami widzicie. Zginąłem. Ale mamy odnowienie pierścienia. Warto zaznaczyć, że nawet po śmierci, jeżeli zniszczymy jedną z tych banienek, te czerwone bańki, no to one się nie pojawiają, więc jeżeli zniszczycie prawy, to jak pójdziecie drugi raz, no to ten prawy będzie zniszczony. Niewiele to ratuje, ale to jest, no i wszystko, mimo wszystko całkiem spoko. Dobra, mamy kolejny poziom, damy wytrzymałość. No i cóż, moi drodzy, w następnym odcinku pokażę wam taką główną ścieżkę do zagubionego Izalith. Oczywiście spróbujemy sobie powalczyć z łożem chaosu, no nie będzie to proste zadanie, uwierzcie mi, naprawdę nie będzie to proste, bo ten boss jest po prostu strasznie, strasznie zły i po prostu walka z nim to będzie totalna masakra. No ale myślę, że się uda, no mam nadzieję, bo uwierzcie mi, to będzie naprawdę katorga. Także trzymajcie kciuki, aby jutro poszło, to czy w następnym odcinku poszło lepiej. I widzimy się w następnym materiale.